Jezus wspomina o obowiązkach ucznia. Dla ucznia najważniejszym skarbem, absolutnie najcenniejszym, jest relacja z Jezusem. Relacja, która wyrasta ponad wszystko inne, jest skarbem absolutnie najcenniejszym. Nie można być uczniem tylko trochę, tak samo jak nie można kochać tylko trochę. Ta Ewangelia tak naprawdę wzywa każdego z nas do pewnego rodzaju radykalizmu. Miłość nie znosi półśrodków. Kochamy albo nie kochamy. I tak naprawdę ta Ewangelia zadaje nam pytanie o to, czy Jezus zajmuje pierwsze miejsce w moim życiu? Czy jest rzeczywiście Panem i Zbawicielem? Czy tylko doradcą? Obyśmy w naszym życiu Jezusa zawsze stawiali w centrum, by relacja z Nim zawsze była najcenniejszym skarbem naszego życia.